I witam ponownie ludziska. Samochód się porusza. W Half-Life 2 Episode 1. Kontynuujemy naszą przygodę z rozwalaniem skrzynek, zabijaniem headcrabów i błądzeniem w ciemnościach. Nie wiedząc skąd nas zaatakuje jakiś skubaniec. Alex, mogłabyś wykończyć. Nie mam cierpliwości nawet. Okej. Wiecie co, to oni nawet tak specjalnie na mnie przeszkadzają. Dosyć dużo ich, co? Dosyć dużo ich idzie w naszym kierunku. Na szczęście na ich drodze stoi również dużo jęzorów. A więc pewnie to będzie zabawne do oglądania. Więc zróbmy to, racząc się przy tym herbatką oczywiście. O, jeden już padł. Zaraz padnie drugi. O, ten już się rozpędził, no zobaczcie jaki sprytny. O, jak mi przykro. Nie będę ich oświetlał. Jestem po naszej stronie tak naprawdę teraz. Okej. Teraz, z racji tego, że jesteśmy sprytni i graliśmy w poprzedniej części, wykorzystamy to do naszych celów. Przejdziemy szybko na drugą stronę. Proszę. Gdzie jest jakaś sprytna broń? O, fuck. Potrzebuję beczkę już na gwałt. Nie, kole. Nie, no tego nie zadziałało. To się jara. Ten nas mnie goni, koleś. No dobra, dziękuję. Zobaczcie, jeszcze jeden. Mam nadzieję, że żaden z nich nie będzie miał granatów w niedługiej przyszłości. A zakładam, że będzie miał. Jestem nawet tego pewien. Okej, możemy stąd wyjść, tędy. Ta dziura jest na tyle tajemnicza, że dla niej również zagonne. Tutaj ktoś spadł z dużej wysokości i się wbił w ziemię. Pozostawiając po sobie tylko krew i flaki. O, proszę, coś pod schodami jest? Nie, tylko butelki. To smutne. Smutne. Więc wyjdźmy wyżej po schodach. Podziwiajmy ekran wczytywania. I poradźmy się znowu orzeźwiającym łykiem życiodajnej herbaty. Tak, to się szybko zrobi stare, co? Moje uzależnienie nie zna granic, więc nie będę się tutaj ograniczał. O, siema panowie. Tak dobrze, że jesteście za kratami. Alex. Okej, to było pasjonujące do oglądania. Mamy tutaj problem z robalami. Niemałe, 20 pocisków mamy do shotguna na szczęście. Więc to nam pomoże, na przykład z tomu. Musimy zatkać te dziury czym prędzej. Bo inaczej to się skończy źle. Więc Alex, jakbyś była tutaj wsparciem na mnie. Odejdź. Kurde, nie trafiłem w gościa. Ała. Odejdź. Dobra, przydałoby się jeszcze jedna maszyna kołowa do zablokowania tych wyjść. Niestety żadnej nie widzę. Jesteśmy uwięzieni. Odejdź. Ludziska, widzicie jakieś pojazdy? Ja też nie, więc wyjdźmy na górę, zanim nas zjedzą. Jest dosyć dużo. Ola, świetnie, ty się przydasz na to. Autko. Piękne. Wypchajmy go. Stąd i zatkajmy nim dziurę, zanim przyjdzie więcej. Czy ty nie zatkałeś tej dziury? Fuck. Odejdź. Też. Dobra, mam problem, bo tu się korki robią małe. Dobra, to już zatkane jest, to dalej nie jest. No, jest teraz zatkane, to już jest też zatkane. Została nam jedna dziura do zatkania. Która jest tam, okej. Wyjdźmy na górę i szukajmy kolejnego auta zaparkowanego. Tu jest jedno, niestety jest ono na tyle wciśnięte w kąt, że go nie wyciągniemy. Tam jest jeszcze jeden samochód. Oczywiście go się da stąd zabrać, da się, tylko że jest za kratami, które pewnie musimy otworzyć. Tu na szczęście jest amunicja do shotguna. Rozpędzam się coraz szybciej z tym gadaniem. A, dobra, idziemy tędy. Nie, złe robaczki! Oj, bungo, spadłeś na dół. Shit. Wypuśćcie mnie stąd, nie chcę tu być, nie podoba mi się to miejsce. Oh. Powiedzcie mi, czy to zawsze tak musi wyglądać, że stwory mnie jakieś brzydkie atakują? Nie może być w chwili spokoju. Dobrze, dobrze, Alex, morduj ich. Nie stój mi na drodze. Nawet nie stoisz, jestem zaskoczony. Dobra. A jak się mamy dostać do tamtego auta? Ostatniego. Pewnie tędy musimy przejść, utrzymując równowagę. Są drzwi do otworzenia? Nie. Tutaj mamy jakąś śmieszny zawór.
kuszącym kolorze. Mam nadzieję, że Alex ma nasze plecy. Ała! Alex, leży się, przyłóż do zadania. Błagam cię. O, kobieta. Dobra, to nie wy... to nie zadziała. Musimy chyba się... najpierw ich pozbyć. To była bardziej logiczna droga postępowania. Dlatego pewnie wpadłem na nią w drugiej kolejności. Wyrzucę ją. Tą syrenkę kombi, czy cokolwiek to jest. Wspaniały samochód rodzinny zapewne kiedyś, w tym czasie to był. Odejdźcie ode mnie, naprawdę. Ała! No zobaczcie na mnie. Dobra, teraz już nie powinniście w dużej ilościach, tak jak teraz robicie, dręczyć. Więcej amunicji do shotguna, aha. Dobra. To powinno ułatwić nam zadania, bo już nie będą nam robaki przeszkadzać. A ja zapomniałem czegoś zrobić. Zrobię to teraz. Machę. Pewnie się zastanawiacie, co takiego robiłem. Ha! Będzie tajemnica moja do końca życia. Nie no, włączałem stoper, żeby za długich filmów nie robić i nie spadać na dół. Być może to powinno być tym razem, w tym momencie, moim głównym zadaniem. Ale dobra, wyjdźmy na górę po prostu. Otwórzmy tamtą bramę i zobaczmy, gdzie nas zaprowadzi. Bo na razie jesteśmy bezpieczni od rybaków, więc mamy po prostu spokój święty przez pewnie 5 minut. W ogóle zacznijmy używać szybkich zapisów, bo jak coś się stanie nieprzewidzianego, to będziemy mieli przerąbane. No właśnie. Też mają ten problem. Teraz mamy spokój, więc sobie to otworzymy. Do końca, mam nadzieję. Okej, świetnie. I weźmiemy apteczki, pancerz i zejdziemy po schodach w dół. Przed chwilą wchodziliśmy na górę, teraz schodzimy w dół. Taka kolej rzeczy. Coś tutaj jest jeszcze? Oprócz wody? No. Nie, wiesz co? Tak, dziękuję. Wiedziałem, że coś tu się czai na nas. Na przykład zombiak. Brodzący w wodzie. Czyli jakiś podgatunek zombiaków, moczycieli. Oho. Dużo was! To nie działało tak, jak miało zadziałać. Okej. Okay. Przynajmniej wszystkich wykończyliśmy. Jeszcze ich więcej jest za nami. Alex, poradzisz sobie, on ma granat! Zostaw ją. Boże. Twardy z ciebie zawodnik. Z nimi to nie ma żartów w ogóle. Cześć, zombiaczku. Coś się stało z moim celem ostatnio. Dobra, musimy się stąd wydostać jak najszybciej. To jest niemiło. Otworzymy drzwi, znowu jest ciemno. Nie podoba mi się to. Tak, też tego chcę. Naprawdę, zaufaj mi. Chcę się stąd wydostać, a na razie znowu mi się zużyła bateria. A oświetlenie tutaj nie jest najlepsze. To wróży źle. Dobra, wiesz co, Alex, my się przygotujmy lepiej do obrony częstochowej. A tutaj zaraz się to wszystko źle skończy. O właśnie. Flary nie działają tutaj najlepiej. Tia. No, masz jakąś sugestię? Sorry za świecenie po oczach. Mamy iść tędy. Zaraz się na nas coś rzuci. Mówiąc coś, mam na myśli chmarę zombiaków. I pewnie zaczną nas atakować dopiero jak mi się bateria wy... Kurde, zużyła się ta flara. Bateria w latarce zużyje, oczywiście. No i zobaczcie, tam dopiero moglibyśmy wejść z góry. No już sobie przygotujmy to. O! Au! To nie było najlepsze rozwiązanie tego problemu z tym panem. Dziękuję za morfinkę. Gorno musi być już uzależniony od niej tak solidnie. Wow! Okej, ten tu się zaczaił sprytnie.
Mam 23% życia, to nie będzie wystarczająca ilość, jeżeli coś nas niemiłego spotka, więc musimy troszeczkę tutaj pokombinować. Fuck. O matko, uciekać. Widzicie, co tu się dzieje? Nie są żarty. O matko, następny. Nie, odejdź. Tam coś buchło z tajemniczych powodów. Tu mamy więcej flar. Może troszeczkę nam posłużyć jako oświetlenie. Jeszcze jedna. Dobra. A gdzie mamy iść, Alex? Alex, masz jakiś pomysł? Bo ja nie mam żadnych. Zero. A odejdź. Więcej pancerza, no to nie będę narzekał. Tylko co teraz? Tutaj się koleś czołga. Może mam windy zawołać? Nie mogę tego zrobić. Zastrzel gościa. O, to jest ciekawa sytuacja. Dla mnie w każdym razie, bo nie wiem co robić. Pewnie rozwiązanie jest proste. Coś z windą, nie? Wiecie co, mi się wydaje, że coś tutaj śmiesznego. Mamy podążać za kablem, więc ma... O! O, tak, dzięki. Będziemy podążać za kablem i na pewno nas to zaprowadzi do naszego celu. Tak, jestem, spokojnie. Czekam, aż mi się naładuje bateria i przy okazji wypiję herbatę. Dobra, kabel ten idzie tutaj na górę. Matko, ale tutaj ciężko nawigować w ciemnościach. I znikł mi z oczu. Tutaj dalej idzie. Później poszedł tędy w prawo. I znowu... O, zaraz, tu są jakieś drzwi, które są nie do otworzenia niestety. Czy coś za tym jest? Nie, pewnie. Tu są jedynie takie rzeczy jak kaloryfer. Tam za to były drzwi jakieś. Chciałbym tam się dostać. To by mnie uradowało. Poszedł w prawo. O! Da-da! Jest! Tak, cudownie. Na nasze nieszczęście, wszystkie, dosłownie wszystkie... flary zużyłem. Weźmiemy tą beczkę, żeby mieć ją przygotową, bo zaraz tutaj będzie gorąco. O, fuck. Ała. Za tobą. Dobra, czas na shotguna. Koniec z żartami. Zapraszam. Chodźcie tutaj, jestem twardy. Powiedzmy. Winda zjeżdża na dół, zjeżdża. To pewnie zajmie wieki. Wszystkie odcinki mają coś wspólnego z windami bliska. Jak sobie zawsze wymyślam tytuły tych odcinków. Jezu! Nie, krzycz tak. O Boże, temagranat. To jest zabawne. Pozbądźmy się gościa. Ten też ma granat. Tak. Odsuń się od niego, bo jest niebezpieczny bardzo. Co się stało z moim shotgunem? Dlaczego go nie mam? Zużyłem amunicję całą? Derp. Nie wiem, ale mnie to też wkurza. Dobra, to nie zadziałało. Tak miało zadziałać! Tak. Czekać. Ten ma granat, rzucił go pod swoje nogi, jest strzelany, Alex. Mam 15 pocisków. To... Wow, ty widzisz, co tu się dzieje? Gdzie jest winda? Winda jest jeszcze... daleko. Alex nie żyje? Czy to jest jakaś kpina? Jak ona mogła mnie tak zawieść? Bliska, Alex nie żyje. To nie poszło zgodnie z planem. Dobra, wiecie co? Użyję dosłownie pistoletu w ostateczności. Tak, wiem. Walcz z nim, a nie patrz się na niego. Okej, facet przeżył. Tak, wiem. O Boże. O Boże. Chryste, wy to widzicie? To jest jakaś masakra.
A mówiłem, że pistolet będę używał w ostateczności. Znowu granat, fuck, to jest psychopata. Dobra, kaloryferze, ratuj mnie. Dobra, mamy windę. Do windy! Do windy! Zostawcie ją, degeneraci. Jezu! Dziękuję. To było... Mhm. Było gorąco ludziska. Na szczęście udało się nam przetrwać dzięki naszym, powiedzmy, umiejętnościom. 11 pocisków mamy. Ty, a nie jest... Tutaj ciekawy czuję się, jakbym był w zoo. No ja też. Na brak akcji w tej grze narzekać nie można. Znowu ekran wczytywania dla nas. Nie jest źle, ludziska, nie jest źle. Przeżyliśmy to. Mamy 11 pocisków i Gravity Gun. Nie mamy łomu dalej. Ta wiadomość mnie nie cieszy. Zaraz, zaraz, ja tu chcę... O, właśnie. Spokojnie. Patrzę, co tu znalazłem. Ej. Ona tam narzeka, a ja tutaj znalazłem cudowne miejsce. Czy ja się uderzyłem? Dobra, teraz mam przynajmniej życia więcej. Okej, potrzebujemy jakiegoś zaworu. Możemy zadzwonić na policję, ale to chyba by nic nie dało. Policja nie jest po naszej stronie. Gdzie się chowasz, kureczku mój tu mały? Tu jesteś, w samym rogu. Zobaczcie, no. Oj, działa, działa. Jakby nie działa, to byśmy mieli przerąbane, powiedziałbym, i nie wiedzielibyśmy, co zrobić. Wow, zobaczcie, jak daleko jesteśmy od Cytadeli już. O, doktor Kleiner. No. Dobra, co teraz? Alex. Dobra. Znajdźmy drogę wyjścia, znajdźmy amunicję jakąś, cokolwiek, co by nas... Ała! To była deska troll. Więcej amunicji dla mnie. O matko! Zdjęcie nam robią w operacji w przyszłości. Tak, zapewne... Właśnie. Zapewne nas. Dokładnie. To miałem na myśli. Okej, to się szybko zrobi problematyczne. Tego podpaliliśmy. Po chamsku. Temu przywalimy cegłą w mordę. A tych dwóch będą musiał zastrzelić. Okej, mamy wreszcie karabin. Tja, niestety to nie wyszło, ale na szczęście my też możemy do nich strzelać, więc będzie zabawnie, zapewne. O! Dobra, wykorzystajmy to i przejdźmy dalej. Dawno nie mieliśmy starcia z tymi zastańcami na nim. Ała. Dobra, zatkaliśmy dziury dwie. Jakkolwiek to brzmi źle. Widzisz jeszcze jedną? Mam jeszcze dodatkowo żołnierze kombinatu. O, dalsze. Nie widzisz, że jestem zajęty. To jest ciekawe miejsce do chowania się. Okej, pokonaliśmy ich. Mam tutaj jednego z rebeliantów, którego chyba możemy zrekrutować. Możesz ze mną iść, a nie dawać mi apteczkę. Najwyraźniej nie. Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj znajdę. Robaczki próbują się do nas dostać, ale na szczęście nieskutecznie. To wygląda na miejsce, w którym mógłbym znaleźć jakieś fajne rzeczy. O, proszę. Nasza ciekawość została wynagrodzona. Podobno ciekawość to pierwsze sekundy piekła. Jak widzicie, to bzdury. Dobra. Co teraz? Idziemy naprzód. Mamy dwie bronie, w miarę skuteczne, zwłaszcza na ludzi. Więc powinno pójść to po, jak po maśle. O Boże!
Oho, tak. O, to już nie było takie fajne. Jeszcze jakaś eksplozja nas czeka? Najwyraźniej nie. Chętnie bym... Zabrał sobie pistolet, który tutaj został, ale najwyraźniej nie mogę. O, okej. To my też już szczęśliwi, w jakiś tam sposób. Chyba wiem, jak wyłączyć... albo przynajmniej zdusić płomienie. O, i znowu będziemy musieli się bawić w... Kurczę... eksperymentatora. Zobaczymy, jak Gordon jest ciężki. Pewnie jest dosyć bardzo ciężki. Czy na przykład krzesło nas przeważy? Tak, ludzka. Oczywiście bawimy się w równoważnie. Jedna z częściej spotykanych łamigłówek w tej grze. O matko. Jeżeli to można nazwać łamigłówką. A nie drażniącym sposobem na przedłużenie rozgrywki. Jeszcze coś tam mogę walnąć. Jakąś cegłówkę. Kawałek gruzu. Tylko krzesło? No dobra. Krzesło w takim razie. Proszę bardzo. Jak to mnie... O, to nie wystarczyło. Ale na szczęście tutaj mamy plastikowe pudło, które zapewne waży przynajmniej z 20 gram. No może pół kilo. I puszkę farby. O, okej, to wystarczyło na szczęście. Teraz zakręcimy sobie gaz. I... kula. Powinniśmy móc dalej się przedostać. Dziękuję. Świetny pomysł. Ciekawe, co tam niemiłego nas czeka. O Boże. Nawet nie myśl o tym. Okej, okay. Tak to zrobił. Trochę amunii. Krzesło do nas wrócił. Po chamsku. Dziękuję. Problem w tym, że... Okej. Okay. Przerobisz to? O, przerobiłaś. Macie miłej zabawy? Tam jest snajper, który do nas strzelał już. Musi sobie z nim dać radę. Alex potrzebuje pomocy. Przerobisz to również? Ała. Gdzie ty jesteś? Alex? Dziękuję. Idź, czyń cuda. Okej, tam coś jest zdecydowanie. Aha, Robal, cudownie. Z nim nie chcę mieć do czynienia. Gordon, poczekaj chwilkę. Co się stało? No, wiem, zauważyłem, że obserwują. Ale nie są takim dużym problemem, możemy ich unikać przecież. Ciekawe, czy uda mi się tam wrzucić nie tak. Tak. Wypadł. Jak mi przykro. O, tu mamy CKM-a. To eksploduje zaraz. Dobra. Masz jakiś pomysł, żeby się tam przedostać? Ja też nie. Więc co teraz? Co teraz? Widzicie jakieś rozwiązanie tajemnicze? Może coś powiedzieć? Dzięki. No, mi też. No i co? Okej. Chyba staroszkolne animacje, jeszcze ręcznie robione. No i co widzisz? They've got the street fortified up ahead. You run point, okay? I'll cover you from up here till you reach the far end. When the coast is clear, I'll catch up. Okay, looks like I can get that ladder down to you. Let me shoot out the latch. Spróbuję strzelić za trzask. I might be a little rusty with this rifle. Ha! Nope, guess I'm not. Okej, okay, to ułatwiło sprawę. Matko. Teraz Alex będzie naszym snajperem. To miłe. O! O Boże! Dużo ich. Odejdź. Okej, okay, dużo ich tutaj. Może się schowajmy do tego miejsca. Będą musieli po kolei wchodzić. A my będziemy bezpieczni przez... Ty sprytny! Zły zombiaku. Headshot. Kończyłaś ich wszystkich? Dobra robota. Good job! A teraz co? Tutaj nic nie ma. A tutaj? Tutaj coś jest.
Znowu eksploracja została wynagrodzona bliska. Więc wejdziemy w to miejsce i zobaczymy. Znowu schody. Znowu jesteśmy w starej, zrujnowanej kamienicy. Zombiaki? Wiem, że tu jesteście. Alex? Potrzebuję osłony. No, to jest strata amunicji czysta. Może Alex nam tutaj nas wręczy w tym wszystkim. Zastrzel tego gościa. O, ten się wkurzył. Au. Dobranoc. Czysta. No już bardzo, zobaczcie ile tu jest. A amunicja do szczytkana jest jak na wagę złota. Na tym etapie. Bardzo lubię, jak w grach musimy oszczędzać amunicję, więc nie narzekam. Też w tejże tak naprawdę nie musimy. Jest dosyć dużo wszędzie. Tak, tak fajnie jest. Zwłaszcza w Doomie trzecim, przepraszam, jak było. O matko. O matko! Ktoś tutaj jest, strzela! Auto był pomysł. Okej, chyba go zabiliśmy. Niestety on nas prawie również zabił. Chyba kolejną dziurę musimy zatkać. Odejdź! Dobra, to zatkało dziurę, mam nadzieję. Wszyscy do mnie strzelają. Alex mnie osłania na szczęście. Masz pomysł jakiś, Alex? Zdejmij gościa, dobrze. Nie widzę wyjścia stąd. Chyba, że ten idę. Tam są same płomienie. Okej, otworzyli bramę, idioci. Tylko na chwilę niestety. Mogłem skorzystać z tego faktu, ale nie zrobiłem tego. Okej. To był błąd. Au! Mój również, okazuje się. Gdzie ja jestem? O, tutaj, dobrze. Dobra, czas na powtórkę sobie. I tym razem nie pozwolę sobie odebrać tak dużej ilości życia, mam nadzieję. Ciężko gościa załatwić. Okej, przydałby mi się granat po prostu. Okej, zapomniałem o tej dziurze, którą trzeba zatkać. Nope. Złe robaczki. Jeden mnie goni. Dobra, po nim. Teraz Alex. Wow, to był dosyć duży skok. Imponujące, Gordon. Teraz jesteśmy gotowi, mamy tylko 28% życia. Teraz na to uwagę zwróciłem. Gdzie? 7%. Nie, dobrze to wygląda, nie mam żadnych granatów. Tym mógłbym do nich ewentualnie rzucić. Fuck. Powiedzcie mi, że to wszyscy. O, nie skorzystałem z okazji. Czy oni tak będą w nieskończoność tu przychodzić? Jeden zdjęty, drugi zdjęty, trzeci, kurde, nie zdjęty. I zapisałem grę tuż przed śmiercią, więc mogłem się w sposób piękny upupić. Cudownie. Ho, to jest... frustrujące. Okej, ludziska, muszę rozwiązać ten problem. To jest samotne.